Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się Zalewem Włocławskim. Niedaleko Torunia, Zalew Włocławski. Specjalnie nie mówię Jezioro Włocławskie, ponieważ w każdym atlasie Państwo znajdą hasło Jezioro Włocławskie, co jest błędem, ponieważ jest to sztuczny zbiornik, który powstał na Wiśle, o celach za chwilkę, więc nie możemy mówić, że jest to jezioro. Tutaj na grafice widzą Państwo obszar i okolice Zalewu Włocławskiego. Rzeczywiście jeżdżąc do Warszawy trasą przy Zalewie możemy mijać przepiękne miejscowości i właściwie jadąc tuż przy samym Zalewie polecam taką trasę widokową. Kilka informacji o Zalewie Włocławskim. Nie jest to głęboki zbiornik. On powstał w 1970 roku. W wyniku spiętrzenia wody na Wiśle. Właściwie rozciąga się między Włocławkiem a Płockiem, ale to, co ważne, to jest właściwie największy pod względem powierzchni sztuczny zbiornik w Polsce, pod względem powierzchni. Ma długość około 48 km, a w najszerszym miejscu około 3 km. Dosyć szybko się napełnia, w ciągu 7 godzin najpewniej zajmuje jakby ta całkowita retencja i właśnie retencja jest takim głównym celem budowy tego zbiornika. Retencja, przypomnę jak z geografii, to jest okresowe zatrzymanie wody, na przykład w glebie, ale też chociażby w jakimś zbiorniku. Człowiek też retencjonuje wodę, czyli na jakiś czas ją przechowuje w sobie. Takich złych informacji jest to taka, że dziennie emituje zbiornik włocławski około 400 mg metanu w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy, czyli to jest bardzo duże źródło gazów cieplarnianych. Tutaj widzimy zaporę we Włocławku i też widać, jak szerokie właściwie jest to, jak szeroka jest to budowla. Oczywiście ma to wpływ na ten mikroklimat okolic, na organizmy żywe. Możecie Państwo na pewno też o tym poczytać i pogłębić ten temat. To, co ciekawe, na przykład wiatr. Głównie tam na zbiorniku jest wiatr zachodni, a rzadszy ten wschodni. I co dla żeglarzy jest ważne, ten siła wiatru jest zwykle około 2 stopnie w skali Beauforta wyższa niż na innych akwenach w Polsce, czyli trzeba być rzeczywiście ostrożnym. Zbiornik Włocławski, w ogóle okolice Włocławka, kojarzą nam się też z bardzo ważną postacią w historii Polski i z historią najnowszą związana jest śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, który z rąk funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa zginął i właśnie zwłoki księdza Popiełuszki wrzucono do Wisły poniżej zapory we Włocławku. Jakie są funkcje zbiornika? Więc tak jak już mówiłam, przede wszystkim retencyjna. Zatrzymujemy wodę, kiedy zbliża się powódź, fala powodziowa. Ale też energetyczna, ponieważ mamy zaporę we Włocławku i tam jest hydroelektrownia. Z reguły zawsze takie zbiorniki pełnią też rolę turystyczną, czyli oczywiście miejscowości turystyczne rozwinęły się nad zbiornikiem włocławskim. Możemy wypożyczyć kajak, żaglówkę, czy po prostu pobyć nad zbiornikiem. Tu widzimy na zdjęciu zaporę we Włocławku. Jest to hydroelektrownia. Rzeczywiście świetne warunki do pozyskiwania energii elektrycznej. I jeszcze kilka informacji. Właściwie zbiornik włocławski leży na granicy dwóch województw, mazowieckiego i naszego kujawsko-pomorskiego. Sama zapora ma 650 około metrów długości. To, co obfituje też zbiornik wodny, to jest fauna. Czyli chociażby takie gatunki ryb jak węgorze, łososie, ale też sandacze. Mamy tam bardzo duże bogactwo ptaków i co ciekawe, występuje tam w wodach zalewu rak amerykański, chociaż to jest taki zły właściwie charakter, ponieważ czarny charakter, bo rak amerykański wyparł naszego raka polskiego, tego, który, jak go widzieliśmy, zawsze świadczył o czystości wód. Rak amerykański da radę nawet w wodach zanieczyszczonych. Na zbiorniku włocławskim co roku odbywają się regaty żeglarskie, także miłośnikom żeglarstwa też ten akwen jest na pewno bliski. O powodzi z 1982 roku będę mówiła, a tutaj akurat widzimy na zdjęciu lodołamacz, który właśnie podczas tej znamiennej powodzi pracował ciężko. Ciekawe, czy takie zimy jeszcze będą nas czekały. Czas pokaże. Dziękuję serdecznie.